i kanclerzem Austrii proszę o zabranie głosu premiera Donalda Tuska. Jestem tu, aby zapewnić Was, że Europa stoi po Waszej stronie. To jest moment potrzeby, tragedii, katastrofy naturalnej i wszyscy musimy się zjednoczyć, aby sprostać temu wyzwaniu. Z jednej strony było to łamiące serce widzieć zniszczenia i dewastację spowodowaną przez powodzie, ale muszę też powiedzieć, że z drugiej strony było to poruszające widzieć ogromną solidarność między ludźmi w Waszych krajach, niezliczonych wolontariuszy, którzy dzień i noc niestrudzenie pomagają pokonać tę katastrofę. Europa jest po Waszej stronie. Ważne jest to, że mobilizujemy wszystko, co możliwe. Z jednej strony mamy Fundusz Solidarności, który możemy wykorzystać do odbudowy infrastruktury, takiej jak na przykład drogi, autostrady, linie kolejowe i mosty. Ale myślę, że to nie wystarczy, gdy widzimy ogromną skalę katastrofy. Dlatego przedyskutowaliśmy to i podejmiemy odważny krok naprzód, korzystając z funduszy spójności. Zazwyczaj fundusze spójności są współfinansowane przez państwa członkowskie. Tutaj mówimy o pieniądzach w 100% europejskich, bez współfinansowania. To są wyjątkowe czasy, a wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych środków. Na pierwszy rzut oka możemy przekazać 10 miliardów euro z Funduszy Spójności dla krajów, które ucierpiały. Jest to nadzwyczajna reakcja.